Kolejna część naszych gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Zerkam na tytuły dzisiejszych, nie tylko dzisiejszych tygodników. Koniec świata, jakiego znamy, czas wielkiej próby, raport z zamkniętego kraju. No i wreszcie mała doza nadziei, jeszcze będzie normalnie. Wszystko w trybie nadzwyczajnym absolutnie się odbywa w kilku ostatnich tygodniach. My pytamy, czy Polsce grozi powtórka z Włoch, czy te wszystkie restrykcje, które zastosowane zostały dzięki Ministerstwu Zdrowia, dzięki wytycznym także Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przyniosą rezultat, ale także pytamy oczywiście o efekty politycznych także decyzji. No i tych decyzji politycznych poszukamy razem z naszymi kolejnymi gośćmi, a są nimi Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się, panie pośle, dzień dobry. I Miłosz Motyka, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wszyscy nieobecni niestety w studiu, no ale względy bezpieczeństwa ważniejsze. Panowie, apel od razu na początek o w miarę zwięzłe wypowiedzi, tak by nasze argumenty wybrzmiewały jeden za drugim. No to pytamy, zacznijmy od ludowców. Panie Miłoszu, jaka jest na dzisiaj najważniejsza decyzja polityczna, która jest za nami, przed nami lub w trakcie? Bo mamy kwestię wsparcia dla przedsiębiorców, mamy sprawę politycznych wyborów prezydenckich, mamy wreszcie codzienne utrudnienia dla wielu milionów Polaków. Znaczy, po pierwsze i najważniejsze to jest przygotowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego i szpitali, tak aby one mogły działać sprawnie, tak aby polska służba zdrowia wytrzymała to ewentualne obłożenie, bo sam minister Szumowski mówi, że może się pojawić liczba zakażonych, która będzie przekraczała 1000, dlatego musimy być na to przygotowani. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest przygotowanie odpowiednich rozwiązań amortyzujących gospodarkę, odraczających czy nawet umarzających zapłaty składek i opłat. Kolejna rzecz to jest amortyzacja wypłat dla pracowników, bo wiele firm nie jest w stanie po prostu tych wypłat wypłacić. A kampanii wyborczej tak naprawdę nie ma. Dzisiaj nie da się jej prowadzić. Nie ma kampanii wyborczej bez spotkań, bez uściśniętych rąk, bez też kampanii outdoorowej. Dzisiaj jej nie widzimy. Ona generalnie jest dzisiaj nawet niepotrzebna, bo najważniejsze jest zdrowie i życie Polaków. To zdrowie i życie Polaków jest święte, a nie wybory, a nie termin wyborów, a nie kampania wyborcza. Ją naprawdę będzie czas jeszcze prowadzić w normalnych, równych warunkach. Dzisiaj po prostu nie ma na to miejsca. Radosław Fogiel, panie pośle, czy na stole przy sztabie wyborczym prezydenta Dudy, ale także przy Nowogrodzkiej jest scenariusz z przełożeniem tych wyborów, czy jeszcze o tym kompletnie nie myślicie w Zjednoczonej Prawicy? Może powiem tak, tutaj w tym konkretnym przypadku muszę się zgodzić z panem rzecznikiem. Najważniejsze jest zdrowie i życie Polaków. Wybory to nie jest rzecz święta i termin wyborów to nie jest rzecz święta. I rząd w tym momencie skupia się na walce z koronawirusem. My nie zajmujemy się debatowaniem, czy wybory teraz, czy później. Nie zajmujemy się takimi sprawami, które bardziej angażują polityków, a nie zwykłych Polaków. Zobaczymy, po prostu. Na ten moment nie mamy takich planów, bo nie widzimy takiej potrzeby i tak jak mówię, cała uwaga skupiona jest na czymś zupełnie innym, na walce z epidemią, na tym, żeby ograniczać ilość zachorowań i ograniczać tempo zachorowań, bo musimy mieć też świadomość. My jesteśmy liderem w wielu rozwiązaniach, jeśli chodzi o walkę z epidemią. Jako jedni z pierwszych zamknęliśmy granice, dzisiaj podąża za tym cała Unia Europejska, ale musimy mieć świadomość, że mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, sytuacją, na którą nikt nie jest się w stanie przygotować w 100%, dlatego te działania w dużej mierze polegają na tym, żeby również oprócz leczenia, oprócz kwarantanny pilnować, żeby system służby zdrowia był wydolny. I na tym się skupiamy. I decyzje, debaty teraz o tym, czy wybory wtedy, czy komu to wygodniej, to są rzeczywiście rzeczy drugorzędne. Nie, no, tak, no tak, panie pośle, tylko że mamy kilkanaście dni jeszcze do tego, by zgłosić się do obwodowych komisji wyborczych. Wyobraża pan sobie, choćby w takiej sytuacji jak dzisiaj, bez eskalacji, której niestety się spodziewamy, że takie wybory mogłyby odbyć się jak gdyby nigdy nic? Panie redaktorze, no sytuacja jest na tyle zmienna, że ja nie podejmuję się prorokowania, co będzie się działo w maju. Czy będziemy mieli sytuację rosnącej liczby zachorowań, czy będziemy na przykład już, daj Boże, po szczycie tej epidemii. No, służby państwowe pracują, Państwa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze pracuje. I tak jak mówię, to są raczej na razie rozważania akademickie. No, mamy wyznaczony termin wyborów, żeby go
zmienić, żeby te wybory się nie odbyły. Trzeba wprowadzić stan nadzwyczajny. To też nie jest coś takiego, co robi się hop-siup. No, nie było takiej sytuacji w ubiegłym 30-leciu. No to pytanie do Miłosza Motyki. Może rzeczywiście mamy jeszcze pewien margines czasu na to, by spokojnie zobaczyć, czy nasze restrykcje przynoszą efekty, no a w kwietniu najdalej podjąć ostateczne decyzje. Panie redaktorze, pierwsza rzecz to chciałbym, aby te restrykcje jak najszybciej przyniosły efekt, aby nie było wzrostu liczby zachorowań. I każdą taką decyzję rządu, która będzie prowadziła do zahamowania tego wzrostu, będę pochwalał. Natomiast dzisiaj nie ma po prostu kampanii wyborczej, nie ma do niej warunków. Więc wobec czego walka jest kompletnie nierówna. Ja nie odmawiam Andrzejowi Dudzie tego, że może korzystać z takich mechanizmów jak orędzie czy wystąpienia. Natomiast inni kandydaci nie mogą się spotykać. Też byłoby to po prostu skrajnie nieodpowiedzialne. Część kandydatów nie może nawet teraz prowadzić zbiórki podpisów, bo przecież zalecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia jest jasne, aby pozostać w domach, wobec czego kampania wyborcza i proces wyborczy już jest zaburzony. A z zaburzonym procesem wyborczym nie ma równych wyborów. I o tym mówię. Dziwię się, że tak do tego podchodzimy. Chciałbym, aby tych zachorowań było mniej, ale też nie wyobrażam sobie, aby dzisiaj ktokolwiek zgłosił się do pracy w komisjach wyborczych. Sami Polacy zgłaszają do nas takie zastrzeżenia. Jeśli się okaże, że nie będzie zahamowania liczby zachorowań, jeśli się okaże, że jeszcze nie wrócimy do, można powiedzieć, normalności wtedy na początku maja, to ja sobie po prostu nie wyobrażam, jak można by było wtedy podjąć decyzję o przeprowadzeniu wyborów. W Serbii, w Macedonii Północnej, nawet Francja, prezydent Macron zrezygnował z przeprowadzenia drugiej tury wyborów lokalnych. Tak samo stało się również w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, dlaczego u nas miałoby być inaczej. Radosław Fogiel, Miłosz Motyka zasygnalizował już ten pewien problem, który zgłasza opozycja w ostatnich dniach, mianowicie aktywność prezydenta Andrzeja Dudy. Czy działania, wysiłki urzędującego prezydenta nie powinny być jednak nieco ograniczone, przynajmniej jeśli chodzi o te spotkania, bo tutaj sporo zarzutów i sporo pretensji jest skierowanych pod adresem głowy państwa. Panie redaktorze, bądźmy poważni. Ja po pierwsze nie odpowiadam za pretensje, które ktoś kieruje. Jeżeli ktoś ma takie pretensje, no to jest raczej jego sprawa. No, spotkania wyborcze pan prezydent Andrzej Duda jako kandydat na prezydenta RP zawiesił, tak samo jak wszyscy inni kandydaci. Kampania jest rzeczywiście ograniczona, ona oczywiście trwa, bo nikt jej nie odwołał i trwa w inny sposób. Przenosi się w dużej mierze do mediów i tak to wygląda. No ale przepraszam bardzo, zarzuty, że prezydent RP wykonuje swoje obowiązki. No, panie redaktorze, szanowni państwo, no chyba zdajemy sobie sprawę, jak wygląda życie polityczne w Polsce, jak wygląda walka polityczna w Polsce. Gdyby prezydent nie wykonywał swoich obowiązków, a przypomnę, zgodnie z konstytucją, jednym z tych obowiązków jest dbanie o bezpieczeństwo Polaków, mielibyśmy kanonadę oskarżeń ze strony opozycji. Gdzie jest prezydent? Dlaczego go nie ma? Dlaczego go nie widzimy? Co więksi, co bardziej bezczelni zagończycy ze strony partii opozycyjnych by sugerowaliby, że pan prezydent schował się w pałacu, że być może się czegoś obawia. No przecież nieraz to mieliśmy jak na widelcu i dokładnie byłoby to samo. No więc pan prezydent wykonuje swoje obowiązki. Wszyscy kandydaci wykonują swoje obowiązki. Pani marszałek Kidawa-Błońska nie przestała być marszałkiem, wicemarszałkiem Sejmu na czas kampanii wyborczej. Wszyscy kandydaci wykonują swoje obowiązki. Pan prezydent również. Trudno, no będziemy się spotykać z atakami, będziemy się spotykać z hejtem. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni, ale to nie znaczy, że prezydent opuści Polaków w tym trudnym czasie. Pan prezydent rozmawiał z sektorem finansowym o wsparciu dla kredytobiorców. Dzisiaj trwa właśnie rada gabinetowa zwołana z jego inicjatywy. Z panem premierem Morawieckim od kilku dni ustalali szczegóły pakietu pomocowego, takiej tarczy antykryzysowej dla polskiej gospodarki. Chcemy zadbać o rynek pracy, chcemy zadbać o
o to, żeby nie było zatorów płatniczych, chcemy umożliwić funkcjonowanie przedsiębiorcom. Tym wszystkim zajmuje się prezydent RP i ja bym tego oczekiwał od prezydenta. No to pytanie do ludowców o wasze pretensje czy kontrowersje wokół aktywności głowy państwa. Wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w wielu wywiadach telewizyjnych, że no prezydent Duda uległ pewnej pokusie. Na czym ta pokusa miałaby pana zdaniem czy zdaniem ludowców polegać? Pierwsza rzecz, no tak, to prawda, że rolą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest dbanie o bezpieczeństwo Polaków. Natomiast dbanie o bezpieczeństwo Polaków to nie są wizyty gospodarskie pana prezydenta, bo nic by się nie stało, gdyby pan prezydent Duda nie wyjeżdżał poza Warszawę, gdyby zwołał po prostu Radę Bezpieczeństwa Narodowego, przedstawił swoje propozycje i wspólnie z opozycją próbował je przedyskutować. To byłoby działanie zupełnie bardziej skuteczne niż ten objazd gospodarski, czy to na granicę polsko-niemiecką, czy też do fabryki, w której produkuje się płyn. Uważam, że to jest po prostu niepotrzebne. Pan prezydent Duda nie bierze takiej pełnej odpowiedzialności chyba za to, co robi, bo jako pierwszy powinien powiedzieć, że nie ma warunków do prowadzenia kampanii wyborczej, że przesuwa te wybory. Do nich po prostu powinno dojść. To prawda, że dzisiaj Polacy niczym też innym się nie zajmują niż swoim zdrowiem i życiem. Dziwię się, że prezydent tego nie dostrzega, a jego rzecznik Prawa i Sprawiedliwości mówi po prostu trudno. No nie trudno, panie rzeczniku, bo ludzie oczekują tych spotkań, oczekują równej kampanii. Normalnie przecież nikt by nie miał pretensji do prezydenta Dudy, że pół roku dłużej jest prezydentem, ale stańmy w równej walce. To naprawdę nikomu nie zaszkodzi, a będziemy w stanie się lepiej przygotować do... To jeszcze od razu dopytam, panie Miłoszu, o scenariusz, o którym słychać w tym szeregach opozycji, czyli wycofania się wszystkich kandydatów tak, by pani marszałek Elżbieta Witek nie miała innego wyjścia niż przełożyć terminu wyborów. Czy taki scenariusz jest na stole? To jest opcja atomowa, na którą kompletnie w tym momencie nie myślimy i naprawdę, znaczy chcemy stanąć do tych wyborów, ale na równych zasadach. My dzisiaj koncentrujemy się również na przygotowaniu konkretnych rozwiązań na pakiecie antykryzysowym, który również panu premierowi Morawieckiemu przedstawialiśmy. Tym się będziemy dzisiaj zajmowali, a nie krytyką rządzących, a nie też takim myśleniem, co może być lepsze polityczne dla kogo. My oczekujemy przesunięcia terminu wyborów i przygotowania konkretnych rozwiązań przez rząd i przegłosowanie ich wspólnie z opozycją. No to Radosław Fogiel i pytanie o to, do kiedy pana zdaniem, czy jak to w rozmowach w Zjednoczonej Prawicy stawiacie, do kiedy taką ostateczną decyzję trzeba będzie podjąć? Czy te wybory odbędą się 10 maja, czy nie? Ja wiem, prawnie to jest możliwe nawet i do 9, do 22 pewnie, ale realnie no też trzeba pewne przygotowania jednak zastosować. Panie redaktorze, no przede wszystkim to nie politycy Zjednoczonej Prawicy będą podejmować te decyzje, to nie są decyzje polityczne, nie są decyzje kampanijne, bo ja mam wrażenie, że opozycja w ten sposób je traktuje, to są decyzje władz państwowych i w oparciu o analizę sytuacji, w oparciu o pewne przewidywanie, jak będzie się ona rozwijać, będą takie decyzje podejmowane. No, jeżeli mówimy, ja przypominam, jedyną konstytucyjnie dopuszczalną możliwością jest wprowadzenie stanu wyjątkowego. Stan wyjątkowy, jak sama nazwa wskazuje, nie jest czymś zwyczajnym. Wiąże się z tym chociażby poważne ograniczenie praw i swobód obywatelskich. Naprawdę nie chcemy sięgać po bombę atomową. To samo mamy w dzisiejszej ustawie, panie rzeczniku. Tak, bo życzy sobie tego opozycja. Ja rozumiem, że opozycję boli, że prezydent jest aktywny, że prezydent nie dezerteruje w sytuacji zagrożenia, ale naprawdę, no, miejmy jakieś... Znajmy proporcje. Została nam jeszcze minuta. Chciałem na koniec dopytać pana posła Fogla o Jarosława Kaczyńskiego. Czym zajmuje się na co dzień prezes Prawa i Sprawiedliwości? Gdzie pracuje? Jak wygląda jego codzienna praca? No bo w mediach o nim nie słychać poza wizytą niedzielną w kościele na Nowym Mieście w Warszawie. No ale jak to wygląda z perspektywy prezesa PiS? Duże utrudnienia czy praca bez większych zmian? Panie redaktorze, to czym zajmuje się prezes Prawa i Sprawiedliwości określa statut Prawa i Sprawiedliwości i dokładnie te obowiązki pan prezes wykonuje, podobnie jak inne władze partii. Ale to jest to pytanie pana redaktora, udowadnia tezę, którą postawiłem chwilę wcześniej, bo dziwnym trafem... No, mamy sytuację dość jasną, prawda? Sytuację zagrożenia epidemicznego, no przede wszystkim służby państwowe, rząd,
również właśnie prezydent, są tymi, które na to reagują. No, polityka partyjna schodzi na dalszy plan. Więc prezes Prawa i Sprawiedliwości, jak sądzę, prezesi również innych partii, zajmują się sprawami... Ależ, panie pośle, to czyste pytanie z troski było o prezesa Kaczyńskiego, no prezesa, który jest w grupie podwyższonego ryzyka, o jego formę, o jego zdrowie. Mam nadzieję, że... Panie redaktorze, to od razu uspokajam, forma pana prezesa Kaczyńskiego jest bardzo dobra i nie ma tutaj powodów do obaw. Ale właśnie chciałem użyć tego przykładu. Dziwnym trafem, no pan prezes zajmuje się swoją pracą, pracą partyjną, która schodzi w sytuacji kryzysu na dalszy plan. Mamy pytania polityków, dziennikarzy, gdzie jest prezes Kaczyński? Co robi prezes Kaczyński? To udowadnia moją tezę, że gdyby pan prezydent Andrzej Duda nie wypełniał swoich obowiązków, nie przemawiał do obywateli, mielibyśmy ten sam festiwal. Stawiamy kropkę, bo czas nas doganiał. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, Miłosz Motyka, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panowie, pięknie dziękuję, dobrego dnia życzymy. Za chwilę kolejne gorące pytania naszej stacji, kolejni goście i kolejne ważne tematy wokół walki z koronawirusem, także tej walki politycznej. Zostańcie państwo z nami, do zobaczenia.